Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik i jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam! Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwach, które nas mogą spotkać latem, konkretnie o cyberniebezpieczeństwach. Moimi gościniami będą pani Julia Lisowska-Wenta, senior security analyst z zespołu do spraw operacji i przeciwdziałania cyberprzestępczości. Dzień dobry. I pani Karolina Czwarnokos, leading security officer z pionu bezpieczeństwa i zarządzania ciągłością działania. Dzień dobry, pani Karolina. Dzień dobry. Obie panie te funkcje pełnią w banku BNP Paribas Bank Polska. Nasz podcast jest częścią takiego cyklu edukacyjnego, który już od kilku lat prowadzimy wspólnie z bankiem pod tytułem Odpowiedzialne Finanse. No i oczywiście odpowiedzialne finanse to też bezpieczne finanse, a o bezpieczeństwo warto dbać także latem, być może zwłaszcza latem, bo wtedy troszeczkę się rozprężamy i mniej myślimy o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, bardziej myślimy o tym, jak się zrelaksować i wypocząć, a jeśli ludzie tylko na to czekają, żeby nas wtedy dopaść, a konkretnie dopaść nasze pieniądze. Szanowny panie, w którym momencie wakacji, lata, czy tego wakacyjnego rozprężenia najogólniej rzecz biorąc, czyha na nas najwięcej niebezpieczeństw? No, w momencie, kiedy decydujemy tak naprawdę, gdzie i kiedy pojedziemy i szukamy ciekawej oferty, nie tylko pod kątem klasy hotelu, jedzenia, czy też zakresu wycieczki, ale tak naprawdę ceny. Czyli otwieramy internet i przeglądamy te oferty i co może pójść nie tak? Co może pójść nie tak? No wystarczy, że klikniemy tam, gdzie nie trzeba, tak? Jest dużo stron, które tak naprawdę są w stanie udawać biuro podróży, czy też choćby są strony, zdarzają się, które dotyczą na przykład przewoźników, chociażby fałszywe bilety lotnicze, fałszywe przewozy autokarowe. Czyli, ale to skąd mogę wiedzieć, że strona jest fałszywa? To znaczy wchodzę do Google'a i w tym Google'u wpisuję sobie albo do innej przeglądarki, no ale niestety w 97% przypadków w Polsce to jest przeglądarka Google. Wpisuję tam coś do tego okienka wyszukiwania i wyskakuje mi coś na pierwszym miejscu. I to coś niekoniecznie musi być tym czymś, co... To znaczy tak, w pierwszej kolejności staramy się, mimo wszystko nie klikajmy w reklamy. Tak? Ten rynek reklam jest dość kontrowersyjny i każdy może wykupić taką reklamę. Jeżeli mielibyście ochotę mieć stronę, która będzie na pierwszym miejscu, to wszystko jest możliwe, wystarczy zapłacić. Ale cyberprzestępca też czasami inwestuje, że tak powiem, swój przekręt, jakieś pieniądze i dlatego na pierwszym miejscu jest ta strona fałszywa i może doprowadzić do tego, że podzielicie się swoimi danymi na przykład do konta albo do karty kredytowej i w ten sposób dojdzie do oszustwa. Więc sugerowałabym raczej, po pierwsze zwracam uwagę, jaki jest ten oficjalny adres mailowy, który nam się, że tak powiem, zasugeruje albo pokazuje i staramy się raczej unikać reklam. Reklama niestety, czy na social mediach, czy w ogóle w internecie jest bardzo często wykorzystywana przez cyberprzestępców do tego, żeby po prostu wyłudzić od nas albo dane, albo pieniądze. Rozumiem, że pewnym antidotum jest na to wpisanie z ręki adresu strony, którą poszukujemy. No oczywiście, bo wtedy ale tak jak strona banku jest, powiedzmy, łatwiej do zapamiętania, tak, BNP Paribas.pl, to w przypadku stron biur podróży, czy no lot.com jest akurat prosty, tak, ale ja osobiście nawet nie pamiętam jakichś stron internetowych biur, które sprzedają różnego rodzaju wycieczki. Czasami też dobrze jest korzystać na przykład z aplikacji takich oficjalnych, na przykład w momencie, kiedy chcemy na przykład dom wynająć za granicą, są aplikacje, które dostarczają takie oferty i przez aplikację to jest w miarę bezpieczne. Czyli przez aplikację może być bezpieczniej niż przez komputer? Tak, pod warunkiem, że ta aplikacja jest oficjalna, nie jest też nie jest pewnego rodzaju oszustwem. Tak. Niestety zdarzają się sytuacje, w których niestety w oficjalnych sklepach, czy to Google, czy to Playa, czy jakichkolwiek innych wyszukiwarek, zdarzają się też aplikacje, które udają oficjalne tak naprawdę rozwiązania, a znowu cyberprzestępca zainwestował, zbudował aplikację, wrzucił ją do sklepu, nie została może do końca jeszcze sprawdzona.
jeżeli są literówki na przykład, niepoprawne sformułowania, to już powinno budzić naszą wątpliwość, czy ta strona na pewno jest stroną oficjalną, czy na przykład nie została w pewnym sensie niechlujnie przygotowana przez cyberprzestępcę. Ale ja osobiście na przykład, kiedy wyszukuję takie rzeczy, sugeruję się także opiniami, tak? Bo nawet wynajmowanie domu bez opinii zawsze jest pewnego rodzaju ryzykiem, tak? Bo na koniec dnia jednak idziemy ileś tam tysięcy kilometrów do tego miejsca i możemy zobaczyć całkowicie co innego niż było na zdjęciu. Więc jakby starajmy się trochę pytać, rozmawiać, weryfikować na różne sposoby, czy na przykład ten hotel naprawdę ma takie opinie, czy on naprawdę jest w tym miejscu. Trzeba być po prostu ostrożnym, uważnym, no i niestety nieufnym. No dobrze, jesteśmy już na stronie internetowej w jakimś systemie rezerwacyjnym i zamawiamy wycieczkę. Czy tam jest pole do fraudu? Czyli jeżeli zamawiamy wycieczkę, to wpisujemy tak naprawdę, zazwyczaj jest to karta kredytowa, dane do karty kredytowej, tak? A jeżeli jest to fraudowa, to czasami wymaga od nas więcej pól na przykład niż jest normalnie wymagane, tak? Więc jest to pewnego rodzaju pole do fraudu, ponieważ ta strona może prowadzić do fałszywej bramki płatniczej, tak? I w tym momencie nasze dane dotyczące karty mogą tak naprawdę być w rękach już cyberprzestępcy, ale z drugiej strony, jeżeli mamy jakąś podwójną weryfikację, jeżeli na swoim telefonie widzimy te wszystkie transakcje, które są na naszych kartach kredytowych, to w ten sposób też mamy pewnego rodzaju zabezpieczenie przed nieudanymi transakcjami, bo pamiętajmy na przykład, u nas w banku mamy potwierdzenie w ramach 3D Secure, tak? To znaczy dodatkowo w ramach aplikacji, w ramach SMS-a musimy potwierdzić, czy dana płatność jest naszą płatnością, czy wyrażamy zgodę. I to też jest taka weryfikacja, bo jeżeli bank nie dostanie potwierdzenia, tego kolejnego potwierdzenia, to też po prostu nie przepuszcza transakcji tak naprawdę, więc nawet jeżeli w jakimś tam kroku popełnimy błąd i jakieś dane wyciekną, no to jeszcze mamy tą drugą szansę, że coś po prostu nie będzie przez nas potwierdzone i wtedy też jesteśmy w stanie zapobiec takiemu oszustwu. Ja tylko dopowiem to 3D Secure, bo może nie wszyscy, którzy nas słuchają, wiedzą co to jest. Pewnie każdy tak naprawdę z tego korzysta, tylko nie każdy wie co to jest. To jest taka procedura, która wymaga dodatkowego uwierzytelnienia transakcji na drugim urządzeniu. Najczęściej jest to smartfon. Dostajemy SMS autoryzacyjny albo powiadomienie push do aplikacji i musimy potwierdzić, czy naprawdę to, co próbujemy zrobić na stronie internetowej, czy to jest nasza decyzja. No dobra, ale załóżmy, że tu jesteśmy na prawdziwej stronie internetowej jakiegoś systemu rezerwacyjnego na przykład i że tam zawieramy transakcje, że już kupiliśmy tę wycieczkę, czy ten hotel, tę imprezę. Czy to powoduje, że już jesteśmy bezpieczni, czy jeszcze powinniśmy się czegoś obawiać? Myślę, że powinniśmy się obawiać. Karolina wspomniała o fałszywych stronach internetowych i o ich pozycjonowaniu w przeglądarkach internetowych. Natomiast znane nam są też takie ataki, w których przestępcy pozyskali dane do logowania do platformy, która właśnie udostępnia domy, apartamenty czy hotele na wynajem. I przestępca po zalogowaniu do tego serwisu tworzył fałszywą wiadomość do osoby, która już właśnie dokonała rezerwacji. W takiej wiadomości mogły znajdować się informacje o konieczności dopłaty do dokonanej już rezerwacji czy o uiszczeniu jakiegoś podatku. To powodowało, że wiadomość, która była wysyłana przez przestępcę, tak naprawdę dla klienta, czyli dla osoby, która dokonała rezerwacji, była widoczna już właśnie w tej aplikacji, czyli w tej widocznej jako prawdziwa korespondencji z obiektem. Także pamiętajmy o tym, że nawet po dokonaniu jakiejś rezerwacji w serwisie nadal nie jesteśmy do końca bezpieczni i nadal powinniśmy weryfikować to, o jakie informacje czy płatności jesteśmy proszeni. Jeżeli mamy wątpliwości, zawsze warto bezpośrednio skontaktować się z takim obiektem, najlepiej telefonicznie lub mailowo. Czyli właściwie wszystkie takie podejrzane, nietypowe prośby, nawet wyglądające na autentyczne, czyli pochodzące na przykład z właściwego adresu e-mail albo pokazujące się w ramach aplikacji, która jest zweryfikowana,
no też trzeba traktować jako pewien sygnał i ewentualnie weryfikować w drugim źródle. Tak, myślę, że zawsze powinniśmy stosować zasadę ograniczonego zaufania. Niestety, ale tak samo jak dochodzimy do przejścia dla pieszych i zawsze musimy się rozejrzeć, to tak samo powinniśmy podchodzić do korzystania z internetu, mówiąc w skrócie. Czy sposób płatności za wakacje, na przykład za wakacje, chociaż tak naprawdę mam na myśli wszystkie inne zakupy internetowe, ma znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa? Czy to będzie karta płatnicza, czy to będzie przelew, czy to będzie płatność blikiem, czy nie wiem, PayPalem, czy jakimkolwiek innym systemem płatności? Czy są metody bardziej i mniej bezpieczne, czy też raczej trzeba uważać w przypadku wszystkich? Myślę, że sposób płatności nie ma znaczenia. Znowu wrócę do tej zasady ograniczonego zaufania. Niezależnie jak płacimy, sprawdzajmy, gdzie płacimy i na jakiej jesteśmy stronie internetowej oraz uważnie czytajmy to, co otrzymujemy do autoryzacji w wiadomości SMS czy w powiadomieniu push, bo tylko to może nas uchronić przed dokonaniem transakcji czy operacji, której byśmy nie chcieli. Myślę, że warto też tutaj wspomnieć o socjotechnice, tak, że te wszystkie też czasami oferty opierają się na wymuszeniu na nas szybkich działań, szybkich decyzji, bo za chwilę, za dwie już nie możemy nie mieć okazji wykupienia na przykład tych wakacji po tak atrakcyjnej cenie. Tak, nasze doświadczenie pokazuje, że ataki socjotechniczne są bardzo popularne. Czasami zdarza się, że nawet bardziej popularne niż ataki na przykład phishingowe. I to, o czym wspomniała Karolina, myślę, że jest bardzo ważne, że w przypadku ataków socjotechnicznych przestępcy zawsze grają na naszych emocjach i albo wzbudzają w nas te emocje pozytywne, kusząc nas jakąś wygraną czy tym, że możemy zarobić dużo pieniędzy, albo wzbudzają w nas takie emocje negatywne w postaci strachu, czyli kontaktują się z nami i wskazują na przykład, że nasze środki są zagrożone lub że nasza bliska osoba uległa wypadkowi i musimy pilnie przelać jakieś środki na operację. Zdarza się, że nawet po chwili do tej samej osoby dzwoni ta niby poszkodowana nasza bliska osoba i jakimś łamiącym się głosem potwierdza, że tak, że faktycznie są potrzebne takie środki, więc nie dajmy się zwieść i niezależnie od tego, czy ktoś wzbudza w nas te emocje pozytywne czy negatywne, znowu zachowajmy zdrowy rozsądek i zastanówmy się, na ile to wszystko może być realne. No, ja słyszałem o przypadkach, w których bardzo bogatego człowieka usiłowano okraść z użyciem socjotechniki oczywiście, ale też nawet posuwając się do sfałszowania głosu osoby mu bliskiej, tak? No dzisiaj narzędzia sztucznej inteligencji nie mają najmniejszego problemu z tym, żeby nam podstawić zarówno numer telefonu bliskiej osoby, wydaje nam się, że dzwoni do nas bliska osoba i nawet i głos może być identyczny, bo to się da doskonale sfałszować, więc wszystko w naszych rękach, w takim sensie, że musimy po prostu zawsze uważać na to, znaczy oszacować prawdopodobieństwo tego, co nam się komunikuje. Czy to rzeczywiście może to tak być, czy też warto zweryfikować? Pewnie warto zawsze zweryfikować. Cyberprzestępcy się przygotowują. Oni naprawdę czasami pracują nad pewnymi atakami jakiś okres czasu po to, żeby to się tak naprawdę udało. I technologia, która służy nam na co dzień, którą się fascynujemy, uważamy, że to jedyna właściwa droga tak naprawdę dla rozwoju naszej cywilizacji, ona tak samo jest wykorzystywana przez cyberprzestępców niestety do tego, żeby nas oszukać. Chciałbym zapytać o to, czy bank może nam jakoś pomóc. To znaczy od kilku lat w ogóle jest taki spór między, może nie spór, ale dyskusja, tak, między klientami a bankami, czy banki, jaka powinna być rola banków w ochronie klienta, czy klient, czy to bank powinien dostarczać klientowi narzędzia do tego, żeby klient się nie dał okraść, czy też jest to po prostu niemożliwe i to po stronie klienta musi być ta odpowiedzialność. W jakich sytuacjach bank jest w stanie pomóc i zweryfikować, czy transakcja jest rzeczywiście zgodna z intencjami klienta?
klienta, kiedy bank blokuje transakcję, kiedy może się kontaktować z klientem, żeby potwierdzić transakcję. Jakie są, rozumiem, że pani nie możecie pewnie podać zbyt dużych szczegółów, tak, żeby też nie podpowiadać złym ludziom, jak się mają zachowywać. Natomiast prosiłbym o uchylenie rąbka tajemnicy. Co możecie zrobić i w jakich sytuacjach możecie zadziałać, widząc, że coś się dzieje prawdopodobnie niedobrego na koncie klienta? Nasz bank działa dwojako. Z jednej strony mamy swoje systemy, które dbają o bezpieczeństwo naszych klientów. Z drugiej strony udostępniamy klientom funkcje, z których samodzielnie mogą skorzystać, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Ja może zacznę od tego pierwszego, czyli od tego, co tak naprawdę robi bank, żeby zadbać o bezpieczeństwo swoich klientów. No, przede wszystkim mamy nasz system antyfraudowy, który monitoruje wszystkie transakcje w banku i to dotyczy zarówno przelewów, jak i transakcji kartowych czy operacji kredytowych. Takich zabezpieczeń jest bardzo dużo. Oczywiście są zespoły, które pracują w trybie 24-godzinnym, więc nawet w nocy monitorują transakcje, które mogą wydawać się podejrzane. Natomiast jeśli chodzi o to, co klient może samodzielnie zrobić, to przede wszystkim może uruchomić dwuetapowe logowanie do bankowości internetowej, do czego bardzo zachęcamy, dlatego że nawet jeżeli przestępca pozyska nasz login i hasło, jeżeli uda nam się nabrać, no i wpiszemy te nasze dane na fałszywej stronie internetowej, to jeżeli mamy uruchomione dwuetapowe logowanie, to dzięki temu otrzymamy jakiś sygnał, po pierwsze taki, że ktoś używa naszych danych, no bo w momencie, kiedy my się nie logujemy do bankowości, a otrzymamy SMS-a, na przykład operacja numer 1 z dnia, która dotyczy właśnie logowania do bankowości elektronicznej, to wtedy może nam się zapalić lampka, że coś się dzieje i ktoś może mieć nasze hasło. Dodatkowo można skorzystać z mobilnej autoryzacji, jeżeli ktoś preferuje taką formę. Jeśli chodzi jeszcze o bankowość elektroniczną, klienci mogą skorzystać z obrazka bezpieczeństwa i to też jest bardzo przydatna funkcja, która podpowiada nam, czy przypadkiem nie znajdujemy się na stronie phishingowej. To znaczy, jeżeli podczas logowania ustawiam sobie, że do mojego konta jest przypisany obrazek na przykład filiżanki kawy, to w momencie, gdy wejdę na stronę phishingową, to tej filiżanki kawy nie zobaczę po wpisaniu loginu. Jest to taki znak rozpoznawczy właśnie, który sugeruje nam, że jesteśmy na dobrej stronie internetowej. Kolejnym takim rozwiązaniem przygotowanym przez nasz bank jest ochrona behawioralna i tutaj myślę, że Karolina na pewno przybliży wszystkim, na czym dokładnie to polega. Ochrona behawioralna działa zarówno na komputerze, gdy korzystamy przez stronę www z naszej bankowości, jak i w ramach wersji mobilnej GoMobile na telefonach. Wystarczy wejść na bankowość właśnie elektroniczną, klient musi wyrazić zgodę na uruchomienie takiej ochrony. I na czym to polega? Bank, my zbieramy tak naprawdę sposób, w jaki klient korzysta z naszej bankowości elektronicznej, ale pod kątem sposobu, w jaki pisze, czy to palcami na klawiaturze telefonu, czy też, że tak powiem, na keyboardzie, na laptopie i w jaki sposób na przykład rusza myszką, jak w jaki sposób rusza palcem. Każdy z nas ma pewnego rodzaju unikatowy sposób tak naprawdę korzystania z tych urządzeń i dzięki temu, jeżeli nawet w takim, powiedzmy, już nie mówmy o cyberprzestępcach, jeżeli nawet nasze dziecko w jakikolwiek sposób dostanie się od naszej bankowości elektronicznej i na przykład wyrazimy nawet zgodę na to, żeby przelało sobie jakąś kwotę na swoje własne konto, to nie będzie w stanie tego zrobić z naszego konta, ponieważ jego ruchy będą inne. I wtedy bank dostaje pewnego rodzaju sygnał, że mimo że login się zgadza, mimo że hasło się zgadza i ktoś jednak jest w tej bankowości elektronicznej, to jednak nie jest to ta osoba, którą byśmy oczekiwali. I wtedy bank ma prawo do weryfikacji na przykład. Jeżeli nasz login i hasło wycieknie i ktoś zaloguje się na jakimś innym komputerze u siebie, to my wtedy mamy sygnał, że to są inne ruchy i też blokujemy to. Więc jakby to naprawdę działa i naprawdę chroni. Julia bardzo ważnie wskazała tą wieloetapową weryfikację. Jakby im więcej jest takich kroków, tym ten cyberprzestępca się trochę zmęczy, jak już musi w ogóle, próbuje nas oszukać. Ja jeszcze bym zwróciła uwagę na limity. Zakładanie wszelkiego rodzaju limitów też jest fajnym rozwiązaniem, bo to też jest kolejny krok do cyberprzestępcy. Jeżeli mamy limit na karcie 1000 zł
i on będzie chciał nas okraść na 2000 i zobaczy, że o Jezus Maria, jeszcze wyskoczyła mi jakieś zmień limity, czy jakieś kolejna autoryzacja. To jest dla niego kolejny problem, a dla nas dostajemy na przykład powiadomienie na mobilkę, że wyszła taka prośba, ale my jej nie wysłaliśmy, więc tak naprawdę coś musi być nie tak. Więc ja w ogóle bym bardzo rekomendowała posiadanie wersji mobilnej, szczególnie podczas wakacji, kiedy mamy non-stop te powiadomienia i możemy tak naprawdę mieć pod ręką wszelkie informacje dotyczące zmian na naszym koncie. To po pierwsze właśnie instalacja mobilnej wersji bankowości elektronicznej i instalacja tych wszystkich dodatkowych zabezpieczeń, o których tutaj mówimy. No dobrze, to ja mam dwa pytania dotyczące tych dodatkowych zabezpieczeń, czyli biometrii behawioralnej. Po pierwsze, czy muszę sobie zainstalować jakieś oprogramowanie, żeby z tego korzystać? My mamy takie kilka podstawowych zasad. Może ja od razu w jednym pakiecie wszystko opowiem. Pamiętajmy, że pracownicy banku nigdy nie proszą o login lub hasło do bankowości internetowej, tak, do bankowości elektronicznej. Po drugie, nigdy nie prosimy o instalację dodatkowego oprogramowania, pełne numery karty, kod CVV, ewentualnie kod PIN, podanie kodu BLIK, wykonanie przelewu, wpłata, wypłata pieniędzy w bankomacie czy oddziale banku. To jest taki pakiet informacji, o których jeżeli ktoś nas o to prosi, podaje się za pracownika banku, a często mamy takie incydenty na przykład wykonywane za pomocą telefonu, to już na pewno nie jest pracownik banku. To jest w ogóle najczęstszy sposób okradania ludzi, dzwonienie do ludzi, podawanie się za bank i kończy się to wszystko prośbą o instalację jakiegoś oprogramowania. Jeżeli my się zgodzimy na instalację jakiegoś oprogramowania, to generalnie tracimy naszą władzę nad telefonem, nad komputerem. I jeszcze jedno, bo o co jedno prosiła, jak już mamy aplikacje, w ogóle jakiekolwiek aplikacje, nie tylko bankowe, i mamy update takiej aplikacji, to naprawdę zgadzajmy się na to. Update'ujmy regularnie wszelkie aplikacje, ponieważ to nie tylko są nowe, fancy, jakieś rozwiązania, które dane aplikacje posiadają, ale często są to takie pewnego rodzaju łaty bezpieczeństwa, ponieważ no wszyscy jesteśmy troszeczkę uzależnieni i związani są z technologią i ta technologia bardzo się rozwija i ta świadomość cyberbezpieczeństwa jest coraz bardziej zaawansowana i coś, co wczoraj wydawało nam się bezpieczne, dziś może się okazać, że jednak jest tam jakaś luka i trzeba to troszeczkę załatać, żeby przestępca nie mógł wykorzystać tego na naszą niekorzyść. Więc za każdym razem, kiedy producenci proszą nas o update, to powinniśmy się na niego zgadzać, także update'ować na przykład aplikacje mobilne dotyczące bankowości. No dobrze, to ja od razu, jak jesteśmy przy tym temacie, to dopytam, warto sobie ustawić w telefonie automatyczne aktualizacje, czy to jest broń obosieczna? No i tak i nie. Generalnie wszystko, co jest automatyczne, to jest taka broń obosieczna, bo wtedy zgadzamy się już na wszystko tak naprawdę, tak? Więc może niekoniecznie. Dobra, to jeszcze jedno pytanie o biometrię behawioralną, bo to też o to czytelnicy czasem pytają i mają wątpliwości. Czy to przypadkiem nie jest tak, że bank będzie mnie inwigilował, tak? To znaczy, jeśli ja się zgodzę na biometrię behawioralną, czyli na śledzenie tego, w jaki sposób coś wpisuję na klawiaturze, to czy przypadkiem nie ma możliwości technologicznej, żeby bank jednocześnie podglądał, nie, co oglądam na ekranie? Nie, nie ma takiej możliwości. Nas nie interesuje tak naprawdę, co robi klient, tylko jak to robi. Więc skupiamy się na tym, w jaki sposób wykonywane się ruchy, jak wygląda pisanie na klawiaturze, jak wygląda dotykanie palcem telefonu i to w momencie, kiedy korzystamy z tej bankowości elektronicznej. Więc jak przechodzimy na inne strony, to ta nasza ochrona już jakby znika w pewnym sensie, tak? I nie zbieram takich informacji. Absolutnie nie jest to możliwe. Nie pani Julio, wspomniała pani o systemie antyfraudowym. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie może pani powiedzieć, jak on dokładnie działa, natomiast w jaki sposób ten system może nas chronić? To znaczy, czy to jest... Rozumiem, że on służy do wychwytywania wszelkich nietypowych transakcji, tak? Jeśli nigdy w życiu nie byłem w Tajlandii i nagle robię zakupy w Tajlandii, to z punktu widzenia systemu antyfraudowego to może być sytuacja podejrzana, chyba że rok temu byłem w jakimś innym azjatyckim kraju, a dwa lata temu w jakimś jeszcze innym i to wtedy pewnie inaczej działa. Natomiast rozumiem, że ta nietypowość wynika tylko z miejsca, w którym się znajduje, czy z jakichś innych elementów również może wynikać? Nie bierzemy pod uwagę tylko lokalizacji. Jeśli chodzi o wytypowanie podejrzanych transakcji, no to składa się naprawdę wiele aspektów. Niestety nie mogę o nich opowiedzieć szczegółowo, natomiast staramy się to robić bardzo dokładnie po to, aby typować jak najlepiej, żeby nie kontaktować się z klientami bez powodu. Nasza skuteczność jest naprawdę na wysokim poziomie i tutaj chciałam jeszcze na chwilę wrócić właśnie do ochrony behawioralnej i tego, w jaki sposób jest budowany profil klienta, bo chciałam zwrócić uwagę na to, że dzięki ochronie behawioralnej udało nam się wychwycić wiele przypadków, w
których właśnie do klienta dzwonił przestępca i to klient logował się do bankowości elektronicznej, bo przestępca go do tego namówił. Ale co jest najciekawsze, ochrona behawioralna zadziałała, dlatego że wykryła, że w momencie, kiedy klient logował się do bankowości elektronicznej, był zdenerwowany, co oznacza, że już w inny sposób wpisywał swoje dane na komputerze, w inny sposób ruszał myszką, czy też pisał w inny sposób na telefonie, więc naprawdę zachęcam do tego, żeby uruchomić to rozwiązanie. Wracając jeszcze do systemu antyfraudowego, w momencie, kiedy nasze tak zwane reguły, które ustawimy, wykryją, że taka transakcja może być podejrzana, to nasz pracownik może skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia takiej transakcji i tutaj warto pamiętać o tym, o czym wspomniała Karolina, tak? Czyli oczywiście pracownik banku musi wykonać podstawową weryfikację, żeby upewnić się, czy na pewno dodzwonił się do klienta, tak, aby nie złamać tajemnicy bankowej. Natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy na pewno dzwoni do nas pracownik banku, najważniejsze jest to, aby się rozłączyć i samodzielnie wpisać numer telefonu, na który chcemy oddzwonić, tak? Czyli nie klikamy z listy połączeń i nie oddzwaniamy, tylko wybieramy ten numer telefonu ręcznie, upewniając się na stronie internetowej banku, czy faktycznie w ogóle taki numer telefonu należy do banku. No, jest też taki pomysł, żeby kontaktować się z bankiem wyłącznie w ramach aplikacji mobilnej, tak? Czyli po zalogowaniu się do aplikacji. W większości aplikacji mobilnych jest jakiś czat albo jakaś możliwość wideokonsultacji z pracownikiem w banku. Tak, w naszej aplikacji też jest taka funkcja, klient może skontaktować się właśnie po zalogowaniu do bankowości mobilnej, natomiast działa to w dwie strony. Zaznaczam, że nasz pracownik też ma możliwość wysłania powiadomienia push do klienta po to, aby potwierdzić swoją tożsamość właśnie jako pracownika. I dopiero po zatwierdzeniu takiego powiadomienia push konsultant będzie mógł prowadzić dalszą rozmowę. Czy to jest tak, wracając jeszcze do biometrii behawioralnej, ale w powiązaniu już z systemem antyfraudowym, czy to jest tak, że jeśli zgodzę się na stosowanie wobec mnie biometrii behawioralnej, to ona jest de facto włączana do systemu antyfraudowego i może pomagać w wykrywaniu nieprawidłowości, czy nie? Bo tak zrozumiałem jedną z pani poprzednich wypowiedzi. Tak, oczywiście. Opieramy monitoring w systemie antyfraudowym nie tylko na naszych własnych pomysłach, ale również opieramy się o to, co podpowiada nam właśnie ochrona behawioralna i to, co nam sugeruje, w jaki nietypowy sposób zachował się klient, to przekładamy i łączymy właśnie z systemem antyfraudowym. Z jakich klocków złodziej może zmontować sobie dostęp do naszego konta i próbować nam ukraść pieniądze? Pani Karolina o tym wspomniała, że tak naprawdę do ataków złodzieje się dość precyzyjnie i dość długo przygotowują i w ramach tych przygotowań mogą gromadzić o nas dane i tak naprawdę sobie jak z klocków Lego sobie składać taki obraz, który a jak już będą mieli ten ostatni klocek Lego, to po prostu wiedzą o nas wszystko i mogą spróbować nas okraść. Z jakich klocków się składa to nasze bezpieczeństwo? W jaki sposób złodzieje próbują zdobywać informacje na nasz temat? To znaczy na pewno im więcej zabezpieczeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zostaniemy ofiarą ataku, tak? Im mniej jesteśmy podatni na socjotechnikę, im jesteśmy bardziej uważni, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będziemy ofiarą cyberataków po raz kolejny. Ale wracając o tym, co tak naprawdę pomaga cyberprzestępcy się przygotować. W pierwszej kolejności powiedziałabym niestety o social mediach. Żyjemy w świecie, w którym dzielenie się informacjami na swój temat jest pewnego rodzaju standardem. Szczególnie młodzi ludzie są bardzo ufni, jeżeli chodzi o publikowanie wszelkich informacji o sobie. Powiem szczerze, jak ja jadę na wakacje z moimi dziećmi, to nikt o tym nie wie. I oni nawet nie mają pozwolenia, żeby w ogóle mieć na przykład Facebooka. To nie są jeszcze duże dzieci, więc tak naprawdę nie mamy takich, powiedziałabym, ciekawych dyskusji w domu na ten temat. Chronimy naszą prywatność. Pamiętajmy, że to, że my pokażemy się na pięknej plaży w pięknym kostiumie z wyrzeźbionym brzuchem, czy coś w tym, czy bez wyrzeźbionego brzucha, to jest nie tylko informacja dla naszych znajomych. To czasami jest też informacja, która może popłynąć w świat i dostać się w niepołamane ręce. Trzeba człowieka nie ma w domu właśnie, tak. Jak wystarczy, że korzystamy na przykład z aplikacji, które służą do biegania, tak, to już wtedy, jeżeli taka aplikacja będzie ofiarą na przykład cyberataku i te dane nam wyciekną, albo sami je publikujemy, bo przecież lubimy się chwalić, że przebiegliśmy tyle kilometrów, to znowu mamy ten sam problem.
już wiedzą, gdzie my tak naprawdę mieszkamy, tak? No bo mniej więcej rozpoznają okolice, wiemy, gdzie jest targ, gdzie jest meta, łatwo się domyśleć. Jest bardzo wiele takich zachowań tak naprawdę, gdzie się chwalimy, gdzie uważamy, że chcemy być tak blisko naszych znajomych, czy może też także nieznajomych, i na koniec dnia mówimy o sobie troszeczkę za dużo i te informacje niestety mogą być wykorzystane przeciwko nam na koniec dnia, więc starajmy się albo mieć bardzo wąski krąg tych ludzi, którzy tak naprawdę wiedzą, co się u nas dzieje, jak najmniej wrzucać tak naprawdę na te social media, bo to nie jest właściwie kierunek. I często te cyberataki są przygotowywane w ten sposób. Tak? Po prostu cyberprzestępcy obserwują nas i starają się tak naprawdę, że tak powiem, znaleźć ten właściwy moment. Tak? Czasami ta obserwacja tak naprawdę w internecie jest naprawdę jak pewnego rodzaju przygotowaniem do na przykład włamania naszego domu, tak? No bo przecież jak jesteśmy z tym żuchem na tej pięknej plaży, to pewnie nas nie ma w domu, więc może będzie łatwiej się tak naprawdę dostać do środka, tak? No, słyszałem, że ogólnie rzecz biorąc, jak złodziej chce nas okraść, to pierwsze, co próbuje zrobić, to się dostać do naszej skrzynki e-mail i tam jest bardzo dużo informacji o naszym życiu. Bo to jest ta druga część, tak? Jeśli ktoś, albo ktoś wszystko wrzuca na social media, a jak nie wrzuca, to przynajmniej w skrzynce e-mail. Tam są banalne sytuacje, tak? Bo na przykład ktoś ma dla nas, dzwoni jakiś pan, podaje się z jakiegoś ksińskiego i ma dla nas specjalną ofertę, ale najpierw musi zweryfikować, w jakim koncie mamy, w jakim banku mamy konto, tak? I nie rozumiem, dlaczego my mówimy, w jakim banku mamy to konto. Przecież to jest jakby przyczyna czasami kolejnych ataków, no bo jeżeli przyznamy, że mamy w banku X, tak, i później dzwoni do mnie kolejny osób, tak, dzień dobry, jestem z banku X i próbuję kolejne decyzje na nas. Ja bym chciała zwrócić jeszcze uwagę na taki przykład z życia wzięty, połączony właśnie z atakiem socjotechnicznym, w którym to przestępcy w pierwszym kroku, kontaktując się z klientem, dzwonili z taką informacją, że kontaktują się z instytucji udzielającej pożyczek i mają informację, że na dane tej osoby właśnie odnotowano próbę wzięcia pożyczki. No myślę, że każdy z nas w momencie, gdyby otrzymał taki telefon, to byłby naprawdę bardzo zdenerwowany, no bo to może brzmieć wiarygodnie, prawda, że ktoś teraz próbował akurat wziąć na nas kredyt. Przestępca wtedy oczywiście wypytał o szczegóły, powołując się na to, że potrzebuje informacji, w jakim banku klient ma konto, właśnie po to, żeby mógł powiadomić ten bank o próbie tego wyłudzenia. Stąd przestępcy są naprawdę bardzo sprytni i potrafią dobrze lawirować pomiędzy tymi scenariuszami, które mogą skłonić nas do tego, żeby podać swoje dane. No tak, i tutaj tak jak pani Karolina też powiedziała, to są dobrze przygotowani. To o czym pani powiedziała, pani Julio, osobiście byłem, no może nie ofiarą, ale obiektem tego typu właśnie dokładnie takiej akcji ze 2 tygodnie temu. Muszę powiedzieć, że ten cyberprzestępca był dość dobrze przygotowany do zajęć, ponieważ podał nazwę firmy pożyczkowej. Ja ze względu na to, czym się zajmuję, dość dobrze znam ofertę tej firmy, więc zadałem kilka pytań kontrolnych i tam się wszystko zgadzało. To znaczy ta kwota, którą mógłbym wziąć, czy ten ktoś mi mógłby ukraść, tam kilka takich rzeczy proceduralnych się zgadzało, więc rzeczywiście to było dość dobrze zrobione i tylko wschodni akcent i tak dość nachalne dopytywanie się, w którym banku mam konto, bo oni bardzo chcą mi pomóc, żeby poinformować mój bank o tej próbie kradzieży, no to dopiero wzbudziło moją nieufność. No dobrze, to jeszcze na koniec wróćmy do wakacji. Zaczęliśmy od wakacji, później przeszliśmy do rzeczy bardziej ogólnych, ale też myślę, które mogą nas spotkać w czasie wakacji. Na koniec chciałbym, żebyśmy spróbowali doradzić naszym słuchaczom, w jaki sposób korzystać z internetu na wakacjach. Czasami bywamy w krajach egzotycznych, gdzie dostęp do internetu nie jest bardzo tani i bardzo się cieszymy, jak nam się uda znaleźć darmowy Wi-Fi i natychmiast podłączamy się do tego Wi-Fi. Czy to wiąże się z jakimś ryzykiem, ewentualnie z jakim? Czy to robić, czy tego nie robić, czy to robić tylko w niektórych sieciach Wi-Fi, czy na przykład nie, w hotelu to jest bardziej bezpieczne niż na ulicy, czy gdzieś przy plaży? I jak to pani widzicie? Każda Wi-Fi dostępna, czy też płatna, nie bezpłatna, po drugiej stronie siedzi administrator. I pytanie, co ten administrator robi?
Czy on jest zainteresowany tym, co robimy my, na przykład przez telefon albo przez komputer podłączając się do takiej sieci? W ogóle dobrze, jeżeli jest taki administrator, też. Może zacznijmy od tego, tak, że powinien ktoś tą siecią zarządzać, co w różnych hotelach, szczególnie w bardziej odległych krajach, może z tym być różnie. Z zabezpieczami, to nie musi być administrator, wystarczy, że sieć nie jest zabezpieczona, która jest tam udostępniona i wtedy też nasze korzystanie z tej sieci może być niewłaściwą decyzją, to znaczy szczerze mówiąc, są kraje, w którym nawet publiczne czy prywatne, dostępne sieci są po prostu, wiemy, że są skompromitowane, że tam nie ma standardu takiego jak jest w Polsce, że ci nasi operatorzy Wi-Fi, operatorzy telekomunikacyjni są przygotowani, są zabezpieczeni i tak naprawdę gwarantują nam to bezpieczeństwo korzystania z internetu. W niektórych krajach po prostu nie ma takich standardów i należy to brać pod uwagę, że jesteśmy jednak w Europie Zachodniej i pewne standardy są na porządku dziennym, a w niektórych bardzo pięknych krajach z wspaniałą pogodą i jeszcze fajniejszą wodą i plażą, niekoniecznie mają tak samo wysoki standard, jeżeli chodzi o otaczające ich Wi-Fi. Generalnie ja bym zalecała jednak korzystanie z takich znanych operatorów w telefonii komórkowej i najlepiej jednak wykupić sobie lokalnie dostęp dodatkowy do internetu w momencie wyjazdu na wakacje i po prostu tam uruchomić ten pakiet. Czyli po prostu włożyć sobie dodatkową kartę SIM lokalną Niekoniecznie. Z transferem. Wystarczy w Polsce wykupić dodatkowy pakiet. Są takie pakiety u operatorów specjalnie przeznaczone właśnie na pobyt daleko za granicą, na przykład poza Unią Europejską, bo zazwyczaj nasze pakiety działają w ramach Unii Europejskiej bez problemu. Natomiast jak wybieramy się gdzieś dalej za ocean, albo tak jak wspomniano tych pięknych plaż w krajach azjatyckich, to lepiej uruchomić ten swój pakiet wykupiony właśnie w Polsce niż kupować czasami lokalne. Okej, okay, a co może się zdarzyć złego, jeśli Wi-Fi, do którego się łączymy, jest zarządzane przez administratora, który jest na przykład nieuczciwy albo albo po prostu sobie gdzieś tam śpi, a ktoś mu przez ramię zagląda i zbiera informacje. Co tu się może wydarzyć niedobrego? No, w dużym skrócie taka osoba może podsłuchać czy zobaczyć informacje, które przesyłamy po wpisaniu ich na naszym komputerze. Dlatego tutaj razem z Karoliną nie rekomendujemy w ogóle logowania do bankowości elektronicznej czy innych serwisów za pomocą Wi-Fi. Jeżeli mamy taką możliwość, korzystajmy albo z naszego hotspota, albo po prostu z internetu mobilnego bezpośrednio w telefonie. I bank jest w stanie coś zrobić, żeby ewentualnie powstrzymać jakąś próbę fraudową? Rozumiem, że nie, tak? Bo tu jakby przestępstwo polega na tym, że ktoś podgląda, co wpisujemy, tak? Czyli widzi nasz login, hasło, jeśli logujemy się do banku. Znaczy ten atak akurat musiałby być bardzo zaawansowany, dlatego że dane, które są przesyłane pomiędzy klientem a bankiem są szyfrowane. Okej, czyli to nie jest tak, że ktoś może zobaczyć login i hasło, jeśli loguje się na legalnej stronie banku, po prostu dlatego, że to jest transmisja przez otwartą sieć Wi-Fi. Jeżeli logujemy się na stronie, która jest szyfrowana, no to te dane tym samym też są szyfrowane, czyli nie są widoczne dla osób trzecich, czyli właśnie na przykład dla takiego administratora sieci, czy też innych osób, które mogą się w tej sieci znajdować. Ale pamiętajmy, to jakby logowanie do bankowości elektronicznej to jest jedno i to jest bardzo ważna rzecz, ale pamiętajmy też o szeregu innych informacji, które przesyłamy po otworzeniu laptopa, prawda? To nie jest tylko logowanie do bankowości elektronicznej, ale inne dane, które mogą zostać pozyskane na nasz temat. Szanowne panie, to może jeszcze na koniec poprosiłbym o taką jedną radę od każdej z was na wakacje z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Bo ona może być więcej niż jedna. Tutaj widzę już, że pani mi pokazują, że tu będzie więcej rad niż jedna, więc zapraszam, będziemy mieli cały przegląd rad na temat cyberbezpieczeństwa na wakacje. No ja zdecydowanie myślę, że rekomenduję takie trzy podstawowe i to jest uważność, zdrowy rozsądek i spokój. Przede wszystkim jeśli chodzi o uważność, mam na myśli to, żebyśmy
dokładnie czytali to, co autoryzujemy. To znaczy, jeżeli chcę autoryzować przelew, to sprawdzam, czy w SMS-ie faktycznie tego dotyczy wybrana przeze mnie operacja, a nie to, że ja na przykład staram się wysłać przelew, a w SMS-ie jest informacja, że autoryzuję na przykład dodanie odbiorcy zdefiniowanego albo aktywację aplikacji mobilnej. Oczywiście starajmy się prowadzić pewnego rodzaju higienę w naszym życiu. Nie mówię tutaj o myciu rąk, chociaż to też jest ważne, ale sprawy służbowe nie mieszamy ze sprawami prywatnymi. Tak? Komputer służbowy nie służy do celów prywatnych, komputer prywatny nie służy do celów służbowych. Tak? Oddzielny komputer w ogóle dla dzieci generalnie bym sugerowała, bo dzieci jednak są bardzo aktywne, mało czytają, dużo klikają, więc krótko mówiąc mogą się zgodzić na rzeczy, na które nie powinny się zgodzić. Wróciłabym do kwestii też skrzynek pocztowych, że dobrze mieć oddzielną skrzynkę pocztową, której na przykład mogą się pojawić informacje dotyczące bankowości elektronicznej, a oddzielną na przykład, w której mamy sklepy różnego rodzaju, social media i to też jest pewnego rodzaju higiena. Ostatnio na takim spotkaniu dowiedziałam się takiej fajnej rady, nigdy nie spojrzałam na kwestię bezpieczeństwa w ten sposób, czy tam cyberbezpieczeństwa, że starajmy się trochę być nieufni i nieuprzejmi, bo generalnie gdyby ktoś do nas podszedł i powiedział, czy mogę załadować telefon z twojego komputera, to oczywiście, no tak, tak, nie ma sprawy. Ależ proszę państwa, to jest sprawa. Generalnie chrońmy nasz sprzęt i nie dopuszczajmy, nie łączmy, nie wiem, nie doładowujmy cudzych telefonów na naszym komputerze. Zdrowy rozsądek to jest takie fajne pojęcie, które każdy z nas twierdzi, że jest przecież zdroworozsądkowe, więc z jednej strony na pewno jest prawdą, ale fajnie, żeby to było oparte na wiedzy, więc ja zawsze zachęcam do słuchania tego typu na przykład podcastów o cyberbezpieczeństwie, do odwiedzenia strony, czy to strony BNP Paribas, tam mamy zakładkę bezpieczeństwo, gdzie mówimy o zagrożeniach, mówimy jak się uchronić, mówimy o najnowszych technologiach, które pozwalają nam poczuć się bardziej bezpiecznie po prostu w tym świecie internetowych czy w świecie elektronicznych transakcji. I zdrowy rozsądek też zaszczepiajmy u naszych dzieci, bo każdy, tak jak wspomniała tutaj Julia, z tym przechodzeniem przez ulicę, każdy wie, że dziecko trzeba nauczyć patrzeć w lewo, w prawo i tak dalej, ale może nauczmy nasze dzieci, że nie każde połączenie trzeba odbierać, że rozmowa z obcą osobą, czy to przez wideo, czy to przez social media, czy też przez telefon, wcale nie jest najlepszym pomysłem, że ktoś może mieć niecne plany wobec nas. I takiej troszeczkę rozsądku, nieufności. I chyba wydaje mi się, że to wszystko. Julia, coś dodałabyś? Tak, to wszystko i myślę, że naszą taką wspólną, ostatnią, złotą radą będzie spokój. Przede wszystkim logujemy się do bankowości elektronicznej, czy szukamy tej strony internetowej, naprawdę weźmy głęboki wdech, a najlepiej 3. W momencie autoryzacji również bądźmy spokojni, weźmy 3 głębokie wdechy i przemyślmy, czy naprawdę to jest to, co robimy. Na koniec i a propos tego spokoju chciałam przytoczyć ostatni taki przykład związany z socjotechniką, jako że jest to bardzo popularna metoda ataku. Zdarzają nam się przypadki, w których nasz system antyfraudowy wytypuje jakąś transakcję i kontaktujemy się z osobą. Wtedy też już wiemy, jak nakierować taką rozmowę i pytamy wprost, czy ktoś się przed chwilą kontaktował, czy może ktoś wskazywał, że środki są zagrożone. My podajemy wiele przykładów, żeby jakoś naprowadzić klienta na to, co mogło być. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że te osoby są tak zmanipulowane, że do samego końca rozmowy z bankiem potwierdzają daną transakcję. Tak mocno przestępcom udało się na nich wpłynąć. Dlatego myślę, że tak ważny jest ten spokój, o którym wspomniałyśmy wspólnie na końcu. No właśnie, bądźmy ostrożni, bądźmy rozważni, bądźmy spokojni. Nie róbmy nic na łapu-capu. Bardzo Paniom dziękuję za te rady. Moimi gościniami była Pani Julia Lisowska-Wenta, Senior Security Analyst Zespołu do Spraw Operacji i Przeciwdziałania Cyberprzestępczości i Pani Karolina Czwarno-Kos, Lead Security Officer z pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania. Obie Panie z Banku BNP Paribas, Bank Polska. Dzięki wielkie. Moje gościnie wracają do ochrony państwa pieniędzy, a ja chyba wrócę na plażę może, nie wiem. Dzięki serdeczne, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia.
Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam!